Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, i ja jestem demon, A To jest taka mała informacja, ni to Alok, ni to nic takiego tego typu, że Alok, bo uważam, że to jest za mała informacja na Alok. Więc po prostu rzucę Was wam taką informacją, tak szybko, żeby po prostu Was poinformować. Otóż, dlaczego znaczy, zdarzyła się rzecz taka? Żadna przykra żadna tego typu, po prostu yy, już Wam mówię. Założyłem Skype'a dla widzów. Skype'a ja dla widzów założyłem. E, po co jest ten Skype, zapytacie? Ten Skype jest po to, żeby, jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytanie, takie, tego typu, nie wiem, <laughs> że jak coś tam, coś tam. No już nie wiem, naprawdę nie wiem, jakie pytania możecie wymyśleć. Jakieś te techniczne, tego typu, coś takiego, albo no po prostu chce ze mną pogadać o jakiejś tam sprawie, jakoś nie wiem, czy jaką mam opinię na dany temat, albo coś w tym deseń, nie, nie wiem, cokolwiek. Ehm, to właśnie do tego celu jest yy, założony ten Skype, taki można powiedzieć służbowy. Yy, służbowy, no tak. Dzi Dziwna to jest nazwa dla czegoś takiego, czym jest twoje hobby, i że niby to jest służbowe, no ale. Cóż, dobra, powiedzmy, że tak to nazwę, niech będzie. Yy, od razu mówię, tego Skype'a, którego podawałem wcześniej i paru osobom, czyli to. Nie będę podawał, co to za Skype jest. Yy, ten Skype jest już nieaktualny. Od razu mówię, to jeżeli dostanę jakieś zaproszenie od osoby, której nie znam, to po prostu nie zaakceptuję go, bo do tego jest właśnie ten Skype, ten drugi, żebyście mogli z niego korzystać, a nie z mojego, powiedzmy, półprywatnego, bo tam będę miał na tym swoim, który teraz jest tym starym, powiedzmy kontakty, kumple i tak dalej. Takie osoby, które nie jest takie, no wiecie, znam, o tak powiem. A ten Skype będzie dla widzów, ogólnie dla osób, które tam jakoś sprawę mają do mnie, albo po prostu, tak jak mówiłem, do czego jest ten Skype. Nazwa, ten nick do tego e profilu będzie wyświetlony na ekranie tutaj do Was, dla Was i będzie też wyświetlony, znaczy umieszczony w opisie. Dlatego bez problemu, to, to nie jest trudne do zapamiętania, bo jest nazwa taka sama jak nazwa mojego kanału. Ta długa, nie ta krótka, nie samo Demon, tylko Demonic Skyers. No, no jest to, myślę, y, tyle w tym alogu. To nie jest alog. No nie, to jest alog, bo to gadam do was bez sensu. Z częściowym sensem. Y, I przekazuję wam informacje Więc to jest tyle na ten alog. Y, jeszcze raz. Skype'a macie w opisie i na ekranie. Tamten Skype już nie będzie dla was dostępny, bo nie będę przyjmował zaproszeń od nieznanych mi osób. Także, jeżeli coś chcecie, na tego Skype'a nowego. Którego macie w opisie i na ekranie. Dobra. Kończę tego aloga, bo już się za długi, aż zrobię, bo jest ponad 3 minuty. Dziękuję Wam za wysłuchanie go. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Tam są różne informacje przy okazji, taka tablica ogłoszeń powiedzmy do mojego kanału. Zapraszam do innych filmików, nie tylko logów i. Na razie. Słuchajcie, mała aktualizacja odnośnie tego filmiku. No pomyślałem, że nie będę robił oddzielnego filmu, bo mogę to w sumie scalić w jedno. Bo po co sobie spamić tylko no, kanał dodatkowym filmikiem. Um, jeśli chodzi o kontakt ze mną, można to robić zarówno przez Skype'a, tak jak podałem we wcześniejszych filmiku, ja teraz dokleję tą część filmiku do tamtej części filmiku i to tak naprawdę będzie nowy film. Um, można się ze mną skontaktować przez Skype'a, czy przez Skype'a, czy przez Skype'a, whatever, o... I można też to zrobić poprzez maila. Teraz maila ogarnąłem, bo wcześniej to uważałem, że to jest takie gorsze dziecko można powiedzieć, że to jest niepotrzebne, tylko potrzebne do potwierdzania zatwierdzania konta, wiecie, na różnych serwisach czy coś. Teraz wyczyściłem tego maila, pomyślałem, że może ktoś woli, nie wiem, nie ma Skype'a i uważa, że to muli kompa i tak dalej, że to jest dziadostwo, to może będzie nie wiem, bardziej chciał na maila coś wysyłać, więc mam maila oczyszczonego teraz. No i są dwa adresy mailowe. To, do, na który napiszecie to, co tam chcecie napisać, to zależy jedynie od Was, bo yy, zarówno jeden mail, jak i drugi to tak naprawdę wiadomości z tych obu maili są wysyłane na jedno konto i tak, na jedną skrzynkę. Na moją główną skrzynkę, którą tam będę pewnie sprawdzał codziennie, żeby wiecie, być na bieżąco, więc to, na którego maila napiszecie, to tak naprawdę mi zwisa, bo jeden, jedna poczta przekazuje całą korespondencję na drugą pocztę. Jak ustawiłem takie przekierowanie, to jest dobra opcja, naprawdę. No i tak, no i to tyle w tej aktualizacji lekkiej. A tak jak mówię, jeżeli ktoś, dla kogoś jest wygodniej maila napisać, niż napisać na skype, to proszę bardzo. Na Facebooku też można się ze mną skontaktować, jakby ktoś chciał. Tak, by the way, jeszcze mam założone konto na. na, na, na. zapomniałem teraz, jak się nazywa ta strona, wybaczcie, ale muszę sobie przypomnieć: na, 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 na .com. możecie zobaczyć, jakie anime obejrzałem, do ilu obejrzałem. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, nie wiem, obczaić sobie tą listę anime, które ja tam ogarnąłem, to lista nie jest duża, bo ja też nie oglądam z anime aż tak dużo. Ale jak ktoś chce zobaczyć, co tam jest ogarnięte u mnie, to. Jak najbardziej też macie w, w, w informacjach na moim kanale, jak wiecie na mój kanał, tam jest taka zakładka informacje i tam jest lista, anime, można tam sobie sprawdzić. Być może dodam też do opisu tego filmiku, to zobaczymy. Co tam jeszcze było odnośnie tego? Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie zespoły mnie interesują, czego, jakiej muzyki słucham, i tak dalej, i tak dalej. Mam jeszcze profil na Spotify o nazwie Demonic Skyers. Jeżeli ktoś by chciał sobie obczaić, to proszę bardzo, jak ktoś mnie znajdzie. Jest to tyle. To chyba tyle w tych informacjach. Jeżeli jakieś jeszcze coś informacje się urodzą, to dokleję to po prostu te informacje do tego filmiku. To będzie taka główna tablica ogłoszeń, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kontakt. To tak. Także to jest na tyle. Już się z wami pożegnałem w środku filmiku. No cóż. Także na ten moment to wszystko. Na razie.